Czystość niebezpieczna dla zdrowia. Ktoś z nas nie pomnie znakomu jest. Czy pamiętacie z dzieciństwa zdanie? Czystość gwarancją zdrowia. Ta prawda okazuje się paradoksem. Czym bardziej walczymy o nią, tym bardziej słabnie nasz system odpornościowy i pogarsza się stan naszego zdrowia. Rynek chemii gospodarstwa domowego proponuje nam coraz więcej środków do osiągnięcia sterylnej czystości. Czy kupując proszek do prania lub płyn do mycia naczyń, zastanawiasz się, jaka jest odwrotna strona medalu? Co jest ważne dla Was przy wyborze środków do prania? Żeby dobrze prał i chronił pralkę. Ja jako medyk kieruję się bardziej jakością. A co oznacza dla Pani jakość? Żeby nie powodował odrażnień, żeby nie było alergii. Może być tańszy lub droższy, lepiej tańszy. Jesteśmy wszyscy z budżetówki. Też jestem z budżetówki. Żeby prał. To najważniejsze. Żeby wybielał. Żeby pranie było czyste, świeże, żeby usuwał plamy, żeby było dużo piany. A czy zwraca Pani uwagę na ekologiczność środków? Nie. Nie wiem. Na dziecięcych proszkach piszą, że są naturalne. A wierzy Pani w reklamę? No, nie całkiem, nie na 100%. A kto ich tam wie? Jak widzimy, mało kto zwraca uwagę na ekologiczne aspekty środków piorących i innych produktów chemii gospodarstwa domowego. Dla wielu gospodyń skład pokazany na opakowaniu niewiele mówi, a znak ekologicznego bezpieczeństwa spotyka się bardzo rzadko. Myślimy, że jeżeli produkt trafił na sklepową półkę lub jest reklamowany, to powinien być bezpieczny, ale fakty mówią co innego. Szeroko rozpowszechnione w ostatnich latach, szczególnie w ostatniej dekadzie... Lekarz Swietłana Kotowa, pracownik naukowy Medycznego Instytutu Badawczego imienia Koreckowo. Wzrost zużycia chemii gospodarstwa domowego daje w następstwie rozwój, występowanie różnych zachorowań, takich jak astma, problemy alergiczne, problemy skórne, choroby przewodu pokarmowego. Dlatego stosować te środki trzeba z dużą ostrożnością i pod kontrolą. Jest powszechny pogląd, że czym więcej proszków sypiemy, tym mamy lepsze pranie. Однако подобная чистота может стать опасной для здоровья. Подавляющее большинство. Taka czystość może być niebezpieczna dla zdrowia. Większość proszków ma w swoim składzie fosforany, które zmiękczają wodę i poprawiają skuteczność prania, syntetyczne związki powierzchniowo-czynne, wybielacze i syntetyczne zapachy. Между тем, во время стирки все они осядают на тканине и остаются там. Эксперименты, проведенные одним из киевских научно-исследовательских институтов, показали, что для нормального обрабатывания в одном из киевских институтов науковых выказало, что до усунения фосфоранов при их 15-40% завартости в прошке, конечно, есть 7-9 пулок. A w domowych warunkach płuczemy 2-3 razy. W efekcie kontakt i związku ze skórą może wywoływać podrażnienie, alergiczne reakcje lub jeszcze bardziej poważne skutki. Po pierwsze, to wysuszają skórę. Skóra traci swoją naturalną odporność. Lekarz Swietłana Kotowa, pracownik naukowy Medycznego Instytutu Badawczego imienia Koreckowo. Nasze ciało pokrywa ochronna warstwa kwasu tłuszczowego. Kiedy detergenty zniszczą tę powłokę, nasza skóra pozostaje bez jakiejkolwiek ochrony. Jeżeli ktoś ma skłonności do alergii, to ma alergiczne problemy na 100%. Czy miała Pani jakieś problemy z alergią? Nie, nie było nigdy. My w ogóle nie używamy proszków. Były. Wysypka na plecach, dopóki nie przestaliśmy używać tego proszku. Mnie się wydaje, że one są szkodliwe. Jeżeli piorę raz i drugi, to czuję podrażnienie na rękach. Wolę prać mydle. С
Сегодня Украина входит в первую десятку. Украина входит сейчас в первую десятку под względem liczby alergicznych zachorowań. И ten wskaźnik dynamicznie rośnie. To według potwierdzonych danych. A ile jest niezarejestrowanych przypadków? Często zwracamy się do lekarzy za czerwienieniem i wysuszeniem skóry po praniu. A nie zastanawiamy się, że te same środki, dostając się do organizmu, mogą odbić się niekorzystnie na zdrowiu naszych dzieci. Szczególnie ostrym problemem jest to dla maluchów. Według statystyki, co 10. dziecko na świecie rodzi się ze skłonnościami do alergii. Jeżeli dodać do tego obniżenie odporności i sprzyjającą tym zjawiskom niedobrą sytuację ekologiczną na Ukrainie, jest powód, żeby bić na alarm. Детский организм несовершенен. Елена Кравченко, керівник психотні педіатричний, алерголог. Не в повні укształtowany організм дитини, będący в процесі творення, подлега зложеним процесам відпорностьовим, і наслідства контакту в цьому окресі з алергенами можуть бути у дитини від мінімальних до дуже поважних, вимагаючих навіть забігів реанімаційних. Це отнюдь не преувеличення. То не пресада. В одній з кіосків із породових było zarejestrowanych 10 przypadków śmiertelnych wśród nowonarodzonych na skutek przesuszenia skóry przechodzącej w stan zapalny infekcję bakteryjną. Powód? Pieluchy prane w proszkach zawierających wówczas do 60% fosforatu. Jeżeli wasz maluch kapysi i nie chce zasnąć, zwróćcie uwagę na bieliznę i pościel tak intensywnie pachnącą po praniu. Może w nich jest ukryta przyczyna. Niebezpieczne mogą być również środki do mycia naczyń. Im gęściejsze, tym więcej związków chemicznych zostaje na naszych naczyniach, a potem z jedzeniem trafia do organizmu. В Америке и Европе все больше популярности пользуются ополаскиватели Западной Европе стосуют себе специальные пыли до полкания с квасами органичными, чтобы уснуть детергент. Для нас идеальным ополаскивателем может наших воронках можно бы пухать водой с кваском цитриновым, але наши господыни не знают этой рецепты и кормят дети едением с химическим запахом. Отмечается Елена Кравченко, керівник психотні педіатричний, алерголог. Процесами урбанізації обсервуємо поважний зріст лічби захворювань алергічних, зв'язаних з розвоєм урбанізації і хемізації життя людності, популяризацією хімічних środków чистості, повшехним обніженням стану здоров'я społeczeństwa і нарушенням натуральної відпорності людей. Факторів розвиття алергічних заболівань є так називаємо тригеры, как я уже говорила, которые могут быть как чинниками ответственными за этот стан. Mogą być, jak już mówiłam, chemiczne środki w postaci aerozoli oraz różne związki zawarte w proszkach do prania. Proszkach, to jest to nie istinne alergeny. То есть они не несут нагрузку антигена, а это просто раздражающие вещества, на которые очень часто развивается неистинная. Rzeczywiste алергены zwiększają nasze zagrożenie алергиями. Różne środki mogą też mieć działanie podrażniające, to jest pseudoalergiczne. Mogą dawać podrażnienia, zapalenia skóry, wydzielanie śluzu, katar, kaszel, niekiedy trudny do opanowania. Иногда бывают такие ситуации, когда после белья, которым bywa tak, że używanie dla dzieci bielizny niedostatecznie wypłukanej po praniu może doprowadzić do występowania kontaktowego podrażnienia lub zapalenia skóry. Стиральные порошки на фосфатной основе. Порошки, содержащие фосфораты, не только влияют непосредственно на здоровье человека, але приносят поважные шкоды нашему środowisku. Фосфораты, входящие в склад большинства порошков, имеют способность проходить через наиновочнейшие очищальные стеки и трафить до открытых сборников водных. Osadzając się na dnie, stanowią nawóz dla zielonych wodorostów, które zaczynają się gwałtownie rozwijać i woda zaczyna kwitnąć. 1 gram fosforanu potasu powoduje powstanie 5 do 10 kg zielska. A według czasopisma Biznes na Ukrainie sprzedano w 2002 roku około 180-220 tysięcy ton proszków do prania.
ostrożnie licząc, daje to co najmniej 27 tysięcy ton fosforanu w wodzie. Nie trzeba być dobrym matematykiem, żeby uświadomić sobie skalę katastrofy. A do tego efekty naszej walki o czystość można zobaczyć na własne oczy od wiosny do jesieni na dowolnych zbiornikach wodnych. To, co jest jeszcze ważne na dzisiaj, to to, że zbiorniki wodne są zanieczyszczone. Oleg Bałaszczenko, kierownik laboratorium Instytutu Higieny Ministerstwa Zdrowia. Środowisko zmieniło charakter procesów. Osłabło samooczyszczanie. Powoli zachodzą procesy mineralizacji związków organicznych.